Witajcie! No, Jarek był. Robiliśmy trochę od rana. W sumie od 7. Grzebaliśmy tutaj co nieco. Silnik poskładany. Także tu jeszcze trzeba jakieś tam śrubki, nie śrubki. Duperelki. Jeszcze trochę tutaj było przebojów ze składaniem, bo brakowało na przykład tutaj tej, co mi kiedyś, pamiętacie, opowiadałem wam, że mi ten stół się cały czas cały wyrąbał tutaj. Śruby poleciały nie wiadomo gdzie. No i tutaj brakowało tej śrubki, żeby to złożyć tej, i tak się po prostu zbierało jakoś do tego. Widzicie, dwie głowice tutaj nowe założone. Też problem był z tymi wężykami, bo one są takie liche, że słuchajcie, no aż po prostu szkoda. No ale jakoś to w każdym razie poskładane. No i co? I wypadałoby sprawdzić, co słychać, nie? Zobaczymy, jak to, czy tu coś się dzieje, czy się nie dzieje. No i widzicie, 60 chodzi. Powiem wam, że Jarek sam był zaskoczony, bo mówi coś w tym stylu, że każdego trupa da się ożywić. I tu jest świadectwo. Ale posłuchajcie, jak chodzi. Elegancko, równiutko, nic nie cieknie, wszystko suche. Zobaczcie. To pięknie, równiutko pracuje. Nawet na niskich obrotach. Naprawdę ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że ona chodzi wreszcie. Bo tyle co złych słów było na ten temat w internecie o niej. Hejtu z góry na dół. A tu patrzcie, jak pięknie pracuje. Co, jeszcze tak, tutaj coś mi nie styka, to światełko. Tam muszę z tym masą pewnie, bo to masa tam. Rozkręcę klosz i sprawdzę, o co mu tam chodzi. Bo tu ciągle za ten kabel i on wtedy ten. Kierunki obydwa działają. Tu lampy, słuchajcie, z przodu się świecą, obie elegancko. Jedno co muszę, to zamontować jeszcze z tyłu lampy, bo tutaj nie zakładałem tych lamp, ale zaraz je gdzieś poszukam. A wałek chodzi, trzeba będzie go wyłączyć. A dobra, niestety pochodzi. No i parę takich jeszcze dupereli. Te zawiesia, co tutaj miałem, wywiozłem tam do 60, do tej żółtej miało być, ale muszę je wrócić tu z powrotem. Co jeszcze? No parę takich drobiazgów, no lampy, te zawiesia. Te koła muszę po prostu zawieźć do wulkanizacji, żeby mi te dętki tutaj wymienił. Co jeszcze? Kabina. No i ten tur pozostał. Tur, słuchajcie, z turem jest gorzej, bo on naprawdę jest w fatalnym stanie. Tu trzeba dobrego spawacza, żeby zrobić. No zobaczcie, tu jest pęknięcie takie potężne. Tu już to ktoś spawał po prostu. Mordowali tego tura, ile tylko wlazło. Tu jest jakoś tak. Tu widzicie, to też jest takie pęknięcie. Nie wiem, kurczę blady, aż nie chce się go z powrotem. Tutaj widzicie też pęknięcie. Tu on połatany wszystkie możliwe sposoby. W ogóle ten ciągnik nie był szanowany nigdy. O, tutaj widzicie to.
to samo tu, po prostu pourywane, ponaciągane i tak dalej. Takie to jest tragedia taka, że nie wiem, czy cokolwiek z tym turem robić, czy nie zamontować tamten, co jest przy 25, bo on, słuchajcie, tylko czy on będzie pasował, czy on się da, czy da się go przymocować właśnie, bo to powinien być ten, ta rama, no nie wiem. W każdym razie ciągnik sobie pochodzi teraz parę godzin, już chodzi około 40 minut. Jarek dopiero co pojechał, bo spieszył się do pracy, ale udało się, widzicie, chodzi pięknie, pracuje, nic nie kopci. Tu wszędzie sucho, jest jak należy. No to teraz co, wracamy, maska i błotniki potrzebne są do niej. To na razie jest tylko taka sztuka, jaka jest, bo nie było nic innego. No ostatnio mogłem kupić, znaczy mogłem, no chciałem kupić, bo rozmawiałem z facetem, ale się spóźniłem, bo była piękna maska z błotnikami. No ale po wszystkim także ten, niestety. Ktoś jak ma jedną oponę jakąś bardziej żywą, no chociaż taką jak ta, to też bym wymienił, bo tamta łysa. Tutaj już nic nie ma, widzicie? Ale wracamy w każdym razie do gry. No i co? Jutro, jak pogoda pozwoli, to zakładamy kabinę tutaj. Tylko żebym jeszcze dzisiaj próbuję te koła zdjąć i zawieźć do wulkanizacji. Tylko czy będzie jeszcze czynne, bo nawet już nie wiem, też po 16 to już może być zamknięte, pozamiatane. Jutro od rana się tym zajmę. W każdym razie aż miło go posłuchać. Pięknie chodzi. Tutaj muszę kupić jeszcze tylko tą zaklepkę blaszaną. No i tą pompkę ręczną tutaj, bo ona cieknie, jest nieszczelna taka trochę. Widać, że tu się poci. Zobaczymy. Niech sobie popracuje w każdym razie, mówię, do wieczora. Wieczorem ją zgaszę, zobaczymy, może się za ten czas podładuje. A, tu trzeba olej, tak? O. Ładowanie jest, olej jest. Na wolnych obrotach, o widzicie, już się pali kontrolka, to za mało. Co jeszcze, słuchajcie, tutaj ma tutaj trzy nowe klawiaturki, tutaj kupiłem, dlatego że nie było czwartej po prostu. I to, że w tej chwili jest tutaj, to ciśnienie gubi, Jarek o tym mówił, że będzie gubił ciśnienie, bo tam widać, że ta kontrolka tak mryga lekko, to przez to, że tutaj spod tej klawiatury naprawdę mocno olej leci, tutaj delikatnie na tych trzech nowych jak trzeba. Tutaj gorzej, to się wymieni przy okazji, jak będzie następnym razem, to nie jest problem. Wymienimy to we dwójkę z Jarkiem, ustawimy zawory, żeby było ok. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Zapraszam do komentowania. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!